Uwaga, program zawiera sceny drastyczne. Terroryzm może naruszyć fundamenty największych amerykańskich budynków, ale nie zniszczy fundamentów kraju. Ataki skruszyły stal, lecz nasza żelazna konsekwencja pozostała nietknięta. American 11, pułap 350. American 11, tu Boston. Słyszysz mnie? Skierowałem samolot 20 stopni w lewo, ale nie reaguje. Mamy od nich telefon? Bądźcie cicho, to nic wam się nie stanie. Wracamy na lotnisko. Kto mówi? American 11. Czy to wy? Nie ruszać się, nie ma powodów do paniki. Inaczej zaszkodzicie sobie i samolotowi. Cicho. Siedzą w ogonie samolotu. Porywacze są w kokpicie. Lecą do Nowego Jorku? Nie wiemy. Nie znacie jego położenia? Został uprowadzony. Pilot nie może rozmawiać. Nie mamy pojęcia, dokąd lecą. Doszło do narodowej tragedii. Dwa samoloty uderzyły w World Trade Center. W akcie zamachu terrorystycznego na USA. Dajcie mi kogoś, kto wyda rozkaz startu myśliwcom. Piloci na stanowiska. Powtarzam, na stanowiska. Jedenasty września. Minuta po minucie. Co płonie, samolot czy wrak? Podobno samolot. Wtorek, 11 września 2001 roku. Nowy Jork. Godzina 6 rano. W Wielkim Jabłku budzi się spokojnie, piękny, słoneczny dzień. Ptaki śpiewają, a mieszkańcy zajmują się codziennymi sprawami, nieświadomi nadchodzącego chaosu. Boston. Bracia Algante docierają na lotnisko Logan International taksówką i kierują się do terminalu C. Z Portland w stanie Maine przylatują tu Mohamed Attab i Abdulaziz Alomari. Kolejni trzej porywacze dotarli na miejsce wypożyczonym samochodem. W terminalu C odprawia się pilot i porywacz w jednej osobie. Marwan Al-Shei. Dzwoni do Atty z budki telefonicznej na lotnisku. Potwierdza, że przystępują do realizacji skoordynowanego ataku. W
trakcie odprawy i kontroli bezpieczeństwa kilku porywaczy, w tym samego Atte, system komputerowy wytypował do sprawdzenia. W tamtym czasie polegało to na dokładniejszej kontroli bagażu wybranych osób. Podróżujący bez bagażu nadawanego nie napotykali przeszkód. Przed 11 września można było wnosić na pokład podręczne noże krótsze niż 10 cm. Choć wykrywacze metalu zareagowały, a ochrona przeszukała porywaczy, przeszli oni kolejne etapy kontroli, uzbrojeni między innymi w noże do tektury. Bramka C-19. Za 5 minut komórka Al-Shehiego dotrze w komplecie na pokład samolotu amerykańskich linii lotniczych, rejs 175, gdzie zajmą miejsca w klasie pierwszej i biznes. Bramka B-32. Atta wchodzi na pokład samolotu tych samych linii, rejs 11 do Los Angeles. Za 28 jest wśród 5 dżihadystów w samolocie, który powinien wystartować za 5 minut. Opóźniony samolot rozpoczyna podróż, opuszczając bramkę B-32. Rejs 11 wykonuje Boeing 767 z 92 osobami na pokładzie. Przy bramce C-19 stoi zatankowany samolot rejsu 175, który powinien startować za minutę. Jest opóźniony i minie kwadrans, zanim uzyska pozwolenie na start. Dzień dobry. 290. Rejs 11. American 11, 20 stopni w prawo. American 11, 350. Kontroler ruchu lotniczego kieruje pilotów na pułap 10,5 km, ale nie uzyskuje potwierdzenia. American 11, Boston. Kolejna próba nie przynosi rezultatu. Kilka następnych i wciąż cisza. Skierowałem samolot 20 stopni w lewo, ale nie reaguje. On skręca w prawo. Tak, w prawo. Nie wykonał manewru. American 11, Boston. Dwaj porywacze, siedzący w drugim rzędzie, wstają i godzą nożami dwoje stewardów. Pokład ogarnia panika i zamieszanie. Porywacze rozpylają w kabinie środek drażniący, którego chmura sprawia pasażerom ból. Do dziś brak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak udało im się dostać do kabiny pilotów. Groźbą czy siłą? Terroryści przejęli kontrolę nad maszyną. W rejsie 175 uczestniczy 65 osób. Samolot startuje z lotniska w Bostonie. Opóźnienie sięga 15 minut. Z telefonu pokładowego stewardesa Betty Ong zawiadamia macierzystą firmę o podejrzeniu porwania. Kokpit nie odpowiada. W klasie biznes raniono kogoś nożem. Rozpylono też gaz. Nie możemy oddychać. Chyba nas porwali. Przed chwilą wystartowaliśmy z Bostonu. Mieliśmy lecieć do Los Angeles, ale piloci nie odbierają. A gdzie siedzisz? Numer fotela? Na swoim miejscu, dla załogi. 3R. Jesteś stewardesą? Nie usłyszałam. Jesteś stewardesą? Jak masz na imię? Słabo słyszę. Mów głośniej. Jak masz na imię? Betty Ong. Jestem trójką na rejsie 11. Możesz opisać ofiarę? Mówiłaś, że macie rannego. Siedzę z tyłu. Ktoś tu idzie. Zaczekaj. Raniono naszą jedynkę.
Chyba nożem. Nic więcej nie wiem, a do biznes klasy się nie dostanę, bo ledwo oddycham. Kokpit też jest poza zasięgiem. Drzwi są zamknięte. Halo? Notuję wszystko, co mówisz. Poza tym rozmowa jest nagrywana. Dział operacyjny. O którym rejsie mówimy? O 12. Rejs 12. Dzwonię z 11. Zgadza się, przepraszam. Dzwoniliście jeszcze gdzieś? Nie. Ktoś informował medyków, ale... Linia alarmowa. Proszę określić problem. Mówi Niti. Chodzi o rejs 11. Dzwoni do nas stewardesa. Podobno pilot i cała załoga mają rany kłute. Rejs 11? Tak. Nie mogą się dostać do kabiny pilotów. Rozmawiam z ochroną. Świetna robota, Betty. Nie denerwuj się. Pasażerowie chyba nie wiedzą, co się tam dzieje. Ci dwaj siedzieli w pierwszej klasie? Masz jakieś informacje na temat mężczyzn w kabinie pilotów? Pamiętasz, gdzie siedzieli? Zajmowali miejsca 2A i B. Są w kokpicie z pilotami. Czy na pokładzie jest lekarz? Macie tam lekarza? W samolocie nie ma żadnych lekarzy. Transponder pokładowy jest wyłączony. Mimo to bostońscy kontrolerzy śledzą ruch samolotu na tradycyjnym radarze. Jak tam Ted? Skontaktowaliśmy się z kontrolą lotów. Potwierdzili porwanie. Oczyszczają przestrzeń wokół samolotu. Bez transpondera nie uzyskamy ścisłych danych o wysokości. Śledzimy go po prostu. Jeśli to jego widzą na radarze, tak sądzą. Słyszysz mnie? Mam na linii dyspozytora tankowania. Porozmawiam z nim, żeby się zorientować, jak długo mogą lecieć. Najprawdopodobniej przez pomyłkę Atta pilot i dowodzący przejęciem kontroli nad rejsem 11 nadał komunikat, który miał trafić wyłącznie do pasażerów. Kontroler ruchu lotniczego nasłuchuje. American 11, czy to wy? Bądźcie cicho, to nic wam się nie stanie. Wracamy na lotnisko. Kto do mnie dzwoni? American 11, czy to wy? Nie ruszać się, nie ma powodu do paniki. Inaczej zaszkodzicie sobie i samolotowi. Cicho. Mamy go na radarze. A-38 dał jakiś sygnał? Zdaje się, że w kokpicie ktoś przejmuje kontrolę. Pewnie on wysłał komunikat. Zajmujemy się tym. Wiadomości z rejsu 11 zaczęły krążyć między centrami kontroli lotów. Nieświadome powagi sytuacji północnoamerykańskie dowództwo obrony powietrznej, organ odpowiedzialny za ochronę amerykańskiej przestrzeni powietrznej i kosmicznej, wciąż nie wiedziało o nabrzmiewającym kryzysie. A-38? Podejrzewamy, że ktoś przejął kontrolę nad lotem. Według nas są między Watertown a Jamestown. Ostatnia informacja mówiła o kursie 290. Eric już wie. Rozmawialiśmy na kanale alarmowym. Zależało nam na twojej obecności. Kurs niepotwierdzony. Dziękuję. Drobiazg. Zdaje się, że Amerykan zawrócił.
Proszę, żebyście go monitorowali. Leciał na północ od ostatniego meldunku wieży w Bostonie. Zakładamy, że utrzymuje kurs. Nie ma pewności, ale ktoś chyba się dostał do kokpitu. Rozmawialiśmy na linii alarmowej z Erikiem i kilkoma innymi osobami. Brak z nim kontaktu, nie wiemy dokąd leci ani na jakiej wysokości. Dziękuję. Rejs 11 nagle zmienia kurs. Wykonuje zwrot o 100 stopni na południe, wzdłuż rzeki Hudson, w stronę Nowego Jorku. Cleveland, Nowy Jork, Boston. Czy ktoś ma kontakt z American 11? To 767 z Bostonu do Los Angeles. Nie widzimy go. Leciał w kierunku zachodnim, ale straciliśmy łączność. Potem sygnał transpondera, a teraz podejrzewamy, że leci na południe. O Boże. Zawiadomię innych. O 8:30 sąsiednie centra kontroli zawiadomiono o porwaniu samolotu. Wygląda na to, że leci na południe. Pojawiła się również wzmianka o potencjalnym niebezpieczeństwie. Co takiego? Zagroził pilotom. Ale nie ma pewności. Nie powiedziano tego wprost. Zdaje się, że odsłuchują taśmy. Straciliśmy połączenie. Coś nie tak z samolotem? Nie ma ich w kabinie pilotów. Są z tyłu. W części ogonowej. Porywacze są w kabinie. O nie. Rozumiem. Porywacze są w kabinie. Tymczasem piloci rejsu 175, nieświadomi zagrożenia, osiągają wysokość 9,5 tysiąca metrów. Dociera ostatnia wiadomość z kokpitu rejsu numer 11. Proszę nie wstawać z miejsc, wracamy na lotnisko. Tylko bez głupich pomysłów. Informacja o porwaniu dociera do bazy Gwardii Narodowej w Otis i Dowództwa Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej. Dwóch pilotów F-15 czeka na rozkazy. Piloci rejsu 175 dostrzegli uprowadzony samolot 15 km na południe. United 175, co widzisz przed sobą na godzinie 12? Poranny samolot leci jakieś 10-15 km od nas. Dziękuję. Trzydzieści sekund później, na wysokości 9 km, rejs 11 zaczyna ostre nurkowanie z prędkością 600 km na godzinę. Gdzie chce lądować? Nie mamy pojęcia. Najpierw był na północny zachód od Albany. Teraz jest nad Spartą. Najwyraźniej schodzi, dlatego zmniejszył prędkość. Kontroler łączy się z obroną powietrzną, żądając interwencji wojska. Dzwonię z Bostonu. Mamy problem. Porwany samolot leci do Nowego Jorku. Potrzebujemy błyskawicznej reakcji i pomocy tam na górze. To prawdziwa informacja czy ćwiczenia? Ani ćwiczenia, ani manewry. Chwileczkę. Co takiego? To się dzieje naprawdę? Chcemy wysłać tam F-15. Lecą do Nowego Jorku? Nie wiemy. Nie znacie jego położenia? Został uprowadzony. Pilot nie może rozmawiać. Nie mamy pojęcia, dokąd lecą.
To informacja ostrzegawcza. Nie było z nim kontaktu od 20 minut. Odezwę się, kiedy opuści wasz obszar. Dwadzieścia dwie minuty od wezwania pomocy przez stewardessę, piloci myśliwców zbliżają się do swoich stanowisk. Piloci na stanowiska. Powtarzam, na stanowiska. Lotnisko Kennedy'ego prosi o wszelkie informacje o rejsie 11. Zgłasza się rejs 175 i przywołuje wcześniejszą podejrzaną transmisję z rejsu 11. Usłyszeliśmy waszą prośbę. Przekaz nadszedł, kiedy startowaliśmy z Bostonu. Słychać było, że wszyscy mają zostać na swoich miejscach. Dobrze, podam to dalej. Kings na 93. Zgłosił się do nas rejs 175. Słyszeli dziwny komunikat, kiedy startowali z Bostonu. Wszyscy mieli zostać na miejscach. Wzbudziło to ich niepokój. To ostatnie połączenie, jakie nawiązano z kabiną pilotów rejsu 175. Zmień kod transpondera na 1470. United 175, tu Nowy Jork. United 175, do you read New York? 1489, tu Nowy Jork, odbiór. Słucham. Sprawdzam tylko, czy nas słyszysz. United 175, do you read New York? Kontrolerzy skończyli rozmowę, nieświadomi, że chwilę później zapanował chaos. Porywacze zgromadzili pasażerów i załogę w ogonowej części kadłuba. Dwaj weszli do kabiny pilotów i zabili ich. Słucham. Widzicie może gdzieś United 175? Mam prośbę. Jeśli zobaczycie ten obiekt... Nie wiem, kto to jest, ale gdyby potrzebował coś przekazać, wyślijcie mu namiary. Mamy porwanie i wszystko stanęło na głowie. Naprawdę? Tak. Nic więcej nie wiem. Nie mamy z nimi kontaktu. Straciliśmy ich z pola widzenia. Spróbuję ich namierzyć. Dzięki. Możesz powtórzyć? Straciliśmy cel 20 stopni na zachód. Powtórz, straciłeś cel? Odbiór. Boston też go stracił. To chyba porwanie. Nowy Jork potwierdza, że nie ma śladu. Mamy raport z lokalizatora awaryjnego. Wieża lotniska Kennedy'ego. Mówi o pożarze w World Trade Center. Tam, gdzie zanikł sygnał. World Trade Center i wszyscy w okolicy, natychmiast na miejsce. Karetki i wszystko, co macie. Płoną kolejne piętra.
Wygląda, jakby samolot uderzył w budynek. Rejs numer 11 uderza w północną ścianę wieży północnej z prędkością ponad 700 km na godzinę. Maszyna robi wyrwę w ścianach wieżowca między 93 a 99 piętrem. Nikt na pokładzie nie przeżył uderzenia. Samolot dotarł do rdzenia wieżowca, niszcząc 3 klatki schodowe i blokując wszystkie drogi ucieczki z poziomu uderzenia i wyższych. Następne klatki schodowe odbierają możliwość ewakuacji 1344 osobom. 90 tysięcy litrów paliwa ulega zapłonowi. Ilość miała wystarczyć na podróż do Los Angeles. Piekło zasilane łatwopalnym wyposażeniem biur pochłania coraz większy obszar. Szyby wind rozprowadzają płonące paliwo lotnicze po całym budynku, aż do holu. 4 sekundy po zdarzeniu piloci myśliwców, którzy mieli przechwycić porwany samolot, otrzymali rozkaz natychmiastowego startu. Nie wiedzieli, że jest już za późno. W ciągu kolejnych 100 minut od 100 do 200 osób zmuszonych było wyskoczyć z drgającego wieżowca. Hi, sir. Próbujemy go zlokalizować. Na razie wszędzie cisza. Prześledzimy wszystkie ślady w promieniu 40 km od wskazanego punktu, począwszy od 9000 metrów na kursie 190. Musimy go namierzyć, oni nie mają jak. W kabinie pilotów ktoś komuś groził. Do roboty. Tylko tym razem musimy współpracować. Transponder niesprawny w samolocie wykonującym rejs numer 11 w 175 zmienia kody co pół minuty. Błędne działanie aparatury jest pierwszym sygnałem, że stało się coś złego. Uchodzi to uwadze. Stacje informacyjne przerywają bloki reklamowe, żeby poinformować o dramatycznych wydarzeniach. Obrazy katastrofy rozprzestrzeniają się po świecie. Przed momentem najprawdopodobniej samolot uderzył w południową wieżę WTC. Widziałem płomienie. Budynek dymi. Nie mamy pojęcia, co to mogło być. Rozległ się przerażający huk. Dosłownie przed chwilą. Wszędzie wyją syreny pojazdów ratunkowych. Kontrola lotów dostrzega, że rejs 175 zboczył z przypisanego szlaku, zmienił wysokość i wszedł na kurs kolizyjny z inną maszyną. Próby kontaktu nowojorskiego oddziału Federalnej Agencji Lotniczej z pilotem są bezowocne. United 175, tu Nowy Jork. Odbiór. Wszystkie samoloty z 2433 wejdźcie na poziom 330. Ruch umożliwia powrót na krąg 31. Można wracać na górę? Dołączcie do głównego łańcucha na poziomie 330. Przyjąłem. Brak informacji o wypadku sprawił, że wciąż szukano samolotu. 2 myśliwce wysłano do Nowego Jorku. Znaleźliście go? Jeszcze nie. Podobno coś trafiło w WTC. Kontynuujemy akcję. Podobno w Bostonie mogło dojść do porwania. A właśnie otrzymaliśmy wiadomość, że Boeing 737 uderzył w WTC. Zastanawiałem się, czy to ten, po który lecimy. Na razie robimy swoje. Przyjąłem. 737 właśnie uderzył w World Trade Center. Możliwe, że to Boeing lecący z Bostonu. Linie United wiedzą już o porwaniu maszyny rejsu 175. Telefony do bliskich i nagranie rozmowy ze stewardessą ujawniają powagę sytuacji. Obaj piloci są martwi.
Jednego stewarda raniono nożem, a kontrolę nad samolotem przejęli porywacze. Widzę mnóstwo ludzi, latające dokumenty i inne rzeczy, lecz wciąż nie wiem, co tam się stało. Mamy już zdjęcia lotnicze. Oto one. Tragedia będzie miała ciąg dalszy, ale nikt o tym nie wie. Dlatego pracownicy Wieży Południowej wracają do pracy. Floryda. Gotowi? Za chwilę przeczytacie te słowa po raz pierwszy. Prezydent Bush gości w szkole podstawowej w ramach promocji polityki edukacyjnej. Ma przeczytać w klasie czytankę o kózce. Pamiętajcie, że na końcu słowa jest literka E. Brawo! A teraz kolejna strona. Przeczytajmy ją bezbłędnie. Co tu jest napisane? A cały wyraz? Bardzo ładnie. Teraz ten fragment. I znów cały wyraz. Rejs numer 175 leci 8,5 km nad New Jersey. Przez kolejne 5 minut będzie bliski pikowania i zejdzie ponad 7 km niżej. Samolot wykonuje ostatni manewr, kierując się na Dolny Manhattan. Koordynatorzy ruchu lotniczego w Virginii i Nowym Jorku wpadają w popłoch, kiedy zdają sobie sprawę z powagi sytuacji. Czy podjęto próby przechwycenia rejsu 175? Pracujemy nad wszystkim naraz, to czasochłonne. Pomoc wojska jest niezbędna. A co się dzieje? Dajcie mi kogoś, kto wyda rozkaz startu myśliwcom. Cel jest na północ, w promieniu 40 km. Schodzi z wysokości 4,5. Właśnie wykonał ostry zwrot w lewo. Właściwie nurkuje. Co tam się dzieje? Zdaje się, że będą lądować na jakimś małym lotnisku. Przecież to ogromny samolot. Awionetka nie zostawia takich śladów. Zaczekaj chwileczkę. Widzę go, ale nie wiem, kto to jest. A wy? Nie mamy pojęcia. Próbujemy to ustalić. Powodzenia. Pada polecenie ewakuacji obu wież. Wyjrzyj na zewnątrz, widzisz? 1200 metrów nad ziemią, na wschód od lotniska. Schodzi bardzo szybko. Pułap 150 metrów. Znów się zaczyna. Co to za samolot? Nie widzę, zaczekaj. Nie mija minuta, a rejs 175 zamienia się w płonącą kulę w wyniku zderzenia z południową ścianą wieży południowej. Drugi budynek trafiony. To straszne. Znikajcie stamtąd. Z prędkością bliską 950 km na godzinę samolot uderzył między 77 a 85 piętrem. Nikt na pokładzie nie przeżył. Setki ludzi zginęły wewnątrz budynku. Szczątki odrzutowca, w tym jeden z silników, spadały w odległości 6 przecznic.
Samolot. Widzisz? Co to było? Widziałeś, jak leciał? Terroryści. Widziałeś, jak uderzył w budynek? Dzięki Bogu jesteśmy tutaj. Ktoś porywa samoloty. Wszyscy strażacy meldują się w twoich zastępach. Rzućcie wszystko i biegiem do swojej jednostki. Dzisiejszego ranka doszło do potwornej tragedii. Zdaje się, że odrzutowiec wleciał do miasta. Uderzył w WTC. Kolejny. Widzieliśmy go przed chwilą. Jeszcze jeden? Czyli dwa, z czego drugi dosłownie przed chwilą. Widzowie śledzący informacje na temat Wieży Północnej z przerażeniem obserwują transmitowane na cały świat uderzenie drugiego samolotu. To, co dotychczas mogło uchodzić za tragiczny wypadek, zyskuje status zaplanowanego aktu agresji. Duże stacje informacyjne spekulują, czy Ameryka nie padła ofiarą terrorystów. Oglądacie Państwo zdjęcia z naszego śmigłowca, który właśnie dotarł na miejsce. Jim Freely jest w Hoboken. Mówi, że samolot nagle skręcił i trafił prosto, zapewne celowo, w... O mój Boże! Drugi samolot trafił w budynek. To nie przypadek. Absolutnie. Zrozumiałem. Potwierdzę to z dołem. Nie mam pewności, ale chyba słyszałem o kolejnym samolocie. Muszę to sprawdzić. Zaraz się odezwę. Jasne, czekam. W kilka sekund po uderzeniu drugiego samolotu NORAD dowiaduje się o porwaniu. Drugi samolot? Właśnie uderzył w WTC. Natychmiast zawiadamiamy wojsko. Zatrzymujemy cały ruch i zamykamy Boston. Musisz się gdzieś przenieść. Co powiedziałeś? Wstrzymujemy ruch lotniczy. Odwołujemy wszystkie starty. Słuszna decyzja. Czekam na sygnał od ochrony. Informacja o samolotach potwierdzona. Hey, get ready. Must. Yes, must. 60 on page 1. Prezydent Bush otrzymuje wiadomość. Nie przerywa udziału w lekcji, dowiedziawszy się o ataku na Amerykę. Jesteśmy na stronie 153. Dalej. Jeszcze raz, od początku zdania. Śmiało. Bardzo ładnie. Świetnie im idzie. Owszem, jestem pod wrażeniem. Bardzo dziękuję za pokaz waszych umiejętności. Dużo ćwiczą, prawda? Zgadza się. Panie prezydencie, słyszał pan o wypadku w Nowym Jorku? Porozmawiamy o tym później. Wyjdziemy tą samą drogą. Amerykańska agencja lotnicza wstrzymuje ruch w nowojorskiej przestrzeni powietrznej. Co powiedziałeś? Wstrzymujemy ruch lotniczy, odwołujemy wszystkie starty. Słuszna decyzja. Czekam na sygnał od ochrony.
czasu jest mało. Drugi samolot właśnie uderzył w wieżę. Wstrzymujemy wyloty z Nowego Jorku. Oczywiście. Potwierdź? Oba samoloty wyleciały z Bostonu jako loty rejsowe do Los Angeles. Wszystkie rejsy, które opuściły dziś Boston, muszą zwiększyć ochronę kabiny pilotów do maksimum. Trzeba zawiadomić lotniska w całym kraju, niech przekażą informacje na pokłady bieżących rejsów. Najwyższe środki ostrożności wobec kabin pilotów. Do końca dnia. Już wysyłam. Dziękuję. Nowy Jork zarządza natychmiastową blokadę. Zamknięte zostają wszystkie mosty i tunele na Manhattan. NORAD koncentruje się na dwóch kolejnych samolotach, które mogły zostać uprowadzone. Rejs linii American numer 77 i United Rejs 93. American 77, odbiór. American 77, Indy. American 77, American Indy. Odezwij się, jeśli mnie słyszysz. Wciąż brak z nim kontaktu. Leciał na pułapie 10 kilometrów na Falmouth, ale przepadł. Próbuję go wywołać. Zakazano startów wszystkim samolotom cywilnym na terenie USA. Agencja lotnicza zarządza uziemieniem maszyn. 2 minuty przed 9:30, rejs 93 wysyła sygnał Mayday. Krzyki Leroya Homera przywróciły na pierwszy plan domniemanie ataku. Musiały istnieć kolejne cele. Na Florydzie prezydent, nieświadomy ciągłego zagrożenia, wygłasza oświadczenie na temat ataków. Dziękuję. Szanowni Państwo, Ameryka przechodzi trudne chwile. Niestety muszę wracać do Waszyngtonu. Doszło dzisiaj do narodowej tragedii. Dwa samoloty uderzyły w budynki WTC w terrorystycznym zamachu na nasz kraj. Rozmawiałem z wiceprezydentem i gubernatorem Nowego Jorku. Przeprowadzimy wnikliwe śledztwo, żeby odnaleźć i schwytać odpowiedzialnych za ten czyn. Nasz kraj nie ulegnie terroryzmowi. A teraz proszę o chwilę ciszy. Niech Bóg błogosławi ofiarom, ich rodzinom i Ameryce. Dziękuję bardzo. Kontrolerzy lotów w Cleveland podsłuchują przekaz z rejsu 93. Nie zrozumiałem. Mów wolniej. Mają United 93. United 93, Cleveland.
Słyszymy dziwne dźwięki. Próbujemy ustalić ich źródło. Słyszałeś jakieś zakłócenia interkomu? Kilka minut temu. Jakieś krzyki? Tak, miałem połączenie, ale nie wiem, co to było. United 93, jeśli mnie słyszysz, potwierdź. American 1060, też to słyszałeś? Potwierdzam. To nie były zakłócenia. Wkrótce po tym, jak pierwszy samolot uderzył w budynek, pojawił się sygnał o alarmie na pokładzie rejsu 77. Samolot zbacza z wyznaczonego kursu i wyłącza transponder. Znika z pola widzenia. Nawet systemy radarowe nie rejestrują jego trasy. W przeciwieństwie do poprzednich porwań nie zgłoszono gróźb ani zabójstw. Do uprowadzenia doszło nad obszarem trudno dostępnym dla radarów. Dlatego próby kontaktu są bezowocne. Kogo namierzasz? Straciliśmy połączenie. Nie wiemy, gdzie są i nie możemy tego ustalić. Podejmowaliście próby kontaktu? Bez reakcji. Nie widzimy ich na radarze. Nie mamy kontaktu radiowego. Wywołujcie ich. Jasne, dzięki. Brak kontaktu doprowadził niektórych kontrolerów do wniosku, że samolot się rozbił. Niewidzialny dla nich rejs 77 zmienia kurs i niepostrzeżenie kieruje się w stronę stolicy kraju. Udało się wywołać 77? Nie, ale podobno drugi samolot uderzył w WTC. American, rejs 11, leciał do Los Angeles. Nie słyszałem wyraźnie, powtórz. Mówiłeś American 11? Tak, porwanie. Boston, Los Angeles, a 77 to Dallas, Los Angeles. Według niepotwierdzonych informacji drugi samolot uderzył w WTC. Rozmawialiśmy z 77. Według kontroli lotów w Indianapolis 45 minut temu. Nie mam pojęcia, jak wrócił do Nowego Jorku. Nie wiem, czy to możliwe. Miejmy nadzieję, że nie. Mamy kolejne wywołanie. Nie znamy wszystkich kodów, ale jeśli znajdziemy ten, którego szukacie, damy znać. Czyli dwa samoloty trafiły w WTC, tak? I żadnego nie udało się zidentyfikować? Zgadza się. Jak się czegoś dowiem, dam znać. Dzięki. Kontrola lotów? John Thomas, kierownik operacyjny. Trzeba natychmiast wszystkich poinformować. American 77 zaginął na zachód od Charleston w Virginii. Boeing 752 zniknął z radarów. Straciliśmy też łączność radiową. Traktowaliśmy go jak zaginiony. Wdrożyliśmy procedury, a w międzyczasie linie American przekazały nam, że chyba porwano ich samolot. Wierzymy, że doszło do uprowadzenia, choć nie możemy tego potwierdzić. Co do WTC, niewykluczone, że w jego pobliżu leci jakiś zaginiony samolot, ale niełatwo będzie go znaleźć. Dotychczas niczego nie potwierdzono. Nie wiemy, który samolot trafił w WTC. Druga maszyna podobno leci w kierunku Waszyngtonu. Straciliśmy także rejs American 77. Słucham? Dokąd miał lecieć? Też do Los Angeles. Skąd? Zdaje się, że z Bostonu. Wiem od człowieka z kontroli lotów w Indianapolis.
Indianapolis Center was working this guy. What guy? American 77. 77 trzymał kurs 350, ale zniknął z radarów. Stracili łączność, właściwie wszystko, i nie mają pojęcia, gdzie jest ani co się stało. Radar lokalizuje niezidentyfikowany statek powietrzny kierujący się na wschód z ogromną prędkością. Nie znając jego celu, wywiad zarządza natychmiastową ewakuację wiceprezydenta z Białego Domu. Rejs 77 wykonuje ostatni manewr. Zwrot o 330 stopni. Schodząc z prędkością ponad 850 km na godzinę, ścina kilka latarń i uderza w budynek Pentagonu. W wyniku zderzenia powstaje ognista kula sięgająca 60 metrów ponad budynek. Poza 64 śmiertelnymi ofiarami na pokładzie ginie 125 osób w budynku. Natychmiast rozpoczyna się akcja ratunkowa. Jak na ironię, płomienie spowijają ośrodek militarnej potęgi. Wysyłamy główny zespół do budynku. Zajęliśmy się już Pentagonem. Informacja o pożarze w Pentagonie idzie w świat, jednak bez podania rzeczywistej przyczyny. Zaatakowano nas. Jesteśmy świadkami ataku terrorystycznego w sercu finansowej stolicy świata. Doszło też do ataku na Centrum Dowodzenia Armią USA, czyli Pentagon. Wiemy, że coś wybuchło. Dalszych szczegółów nie znamy, tylko tyle, że w Pentagonie była eksplozja. Po trzech skutecznych atakach cała uwaga koncentruje się na rejsie 93, ostatnim porwanym samolocie, wciąż w powietrzu. W ciągu 2 minut Biały Dom, Kapitol, a także cała przestrzeń powietrzna USA są zamknięte. To pierwsze w historii nieplanowe zawieszenie ruchu lotniczego nad Ameryką. Rozpoczyna się, wspierana przez Kanadę, operacja Żółta Wstążka. Wszystkie samoloty cywilne mają jak najszybciej oddalić się od potencjalnych celów i lądować za granicą, na terytorium Kanady. Kolejnym zaniedbaniem Federalnej Agencji Lotnictwa jest brak żądania wojskowej eskorty rejsu 93. Agenci Bezpieczeństwa Narodowego podsłuchują rozmowę znanego im współpracownika Osamy Bin Ladena, który był głównym podejrzanym o zamachy. Według rozmowy pozostał ostatni cel. Był nim Kapitol lub Biały Dom. Znając już los pozostałych trzech samolotów, pasażerowie zaplanowali ofensywę. W akcie nadzwyczajnej odwagi pasażerowie rejsu 93 wzniecają bunt i próbują się dostać do kabiny pilotów. Kiedy na pokładzie samolotu rozpoczyna się walka, lotnicze paliwo płonące od 57 minut ostatecznie osłabia stalową wieżę o wysokości 415 metrów. Wewnętrzne kolumny niezdolne do dalszego utrzymywania ciężaru skręcają się i uginają. Dziesięć pięter opada na ziemię.
Wieża tonie w gęstej mgle i pozbawia tlenu cały Nowy Jork. Widziałem, jak samolot uderzył w budynek. Stałem tam, na Church Street. Widziano, jak samolot machał skrzydłami. Zamachowcy usiłowali powstrzymać kontratak. United 93 machał skrzydłami, zauważył to inny samolot. Nie wiadomo, co to miało znaczyć. Lecąc nad hrabstwem Somerset w Pensylwanii, porywacze wprowadzili maszynę w lot nurkowy przy prędkości 938 km na godzinę. Życie straciło 40 osób. Czarny dym w ostatniej lokalizacji, którą podałem. Z samolotu czy z ziemi? Podejrzewają, że z samolotu. Dzięki odważnej reakcji patriotów samolot nigdy nie zrealizował zaplanowanej misji. Uderzył w ziemię, ale to niepotwierdzone informacje. Według symulacji opartej na prędkości i trajektorii samolot powinien być nad Waszyngtonem. Nie widząc go w zasięgu wzroku, uznano, że musiał spaść. Jest zgoda na zestrzelenie obiektu, jeśli nie zastosuje się do rozkazów. Odbiór. Przyjąłem. Mam ostrzeżenie dla Waszyngtonu. Słucham. Wiecie o United 93? Jest na ziemi. Naprawdę? Już wylądował? Nie. Ale nie leci. Jest na północny wschód od Camp David. Tak mówi ostatni raport. Dokładne położenie nieznane. Przerażeni świadkowie obserwują nieuniknione. Płonąca od pierwszego uderzenia ponad 100 minut wcześniej północna wieża słabnie i pada. Ówczesny najwyższy budynek na świecie sięgał 416 metrów. Bliźniacze wieże, imponujący symbol nowojorskiego krajobrazu, legły w gruzach. Natychmiast zejść z ulicy. Co najmniej 1/3 z 1000 ratowników, którzy bez zastanowienia ruszyli na ratunek ofiarom, oddała życie. Tragedia pochłonęła 2753 istnienia. Znacznie więcej padnie ofiarą pokłosia tragedii. Wieloletnie problemy zdrowotne i choroby nowotworowe zabiorą tysiące ludzi, którzy nieśli pomoc jako pierwsi. Ci, którzy byli w budynku i jego pobliżu, wdychali pył i toksyczne opary ponad 90 tysięcy litrów płonącego paliwa lotniczego oraz setek tysięcy litrów oleju opałowego i ropy naftowej.
Baza lotnicza w Barksdale. Nie miejcie złudzeń. Stany Zjednoczone złapią i ukarzą odpowiedzialnych za te tchórzliwe czyny. Wprowadzono najwyższy stopień bojowej gotowości antyterrorystycznej. Wojska amerykańskie na całym świecie były w pogotowiu. Eksperci wywiadu federalnego wytypowali podejrzanych, odpowiedzialnych za odrażające zamachy. Wszystkie tropy prowadziły do jednego człowieka, Osamy Bin Ladena. Trwa akcja ratownicza w rumowisku WTC. Ratownicy uwalniają ze zgliszczy 20 ludzi. Ostatniego ocalałego wydobyto z gruzów dopiero koło południa, 12 września. Biały Dom. Prezydent wygłasza orędzie do narodu. Dobry wieczór. Dzisiaj nasi rodacy, nasze wartości i nasza wolność były celem serii zamierzonych i śmiertelnych ataków terrorystycznych. Ofiarami padli pasażerowie samolotów, pracownicy biur, sekretarki i biznesmeni, wojskowi i funkcjonariusze federalni, rodzice, przyjaciele i sąsiedzi. Tysiące istnień zabrało zło. Podłe zamachy terrorystyczne. Te masowe morderstwa miały zastraszyć nasz naród, wywołać chaos i rezygnację, ale nic z tego. Jesteśmy potężnym krajem. Wielcy ludzie ruszyli, by bronić wielkiego narodu. Terroryzm może naruszyć fundamenty największych amerykańskich budynków, ale nie zniszczy fundamentów kraju. Ataki skruszyły stal, lecz nasza żelazna konsekwencja pozostała nietknięta. Dzisiaj wszyscy Amerykanie w każdym miejscu na ziemi jednoczą się w walce o sprawiedliwość i pokój. Ameryka pokonała już wielu wrogów i tym razem nie będzie inaczej. Nikt z nas nigdy nie zapomni tego dnia, ale pójdziemy dalej, by bronić wolności i wszystkiego, co dobre i sprawiedliwe w naszym świecie. Dziękuję. Dobranoc i niech Bóg błogosławi Ameryce. Prezydent Bush zapisał w swoim dzienniku: dzisiaj wydarzyło się Pearl Harbor XXI wieku. Podejrzewamy Osamę Bin Ladena.